4700 metrów. Idziemy powoli. Jasne, że jest trudno. Brakuje tchu. Jest zimno, wieje zimny wiatr. Ale po to czasem ludzie robią trudne rzeczy, żeby znaleźć w sobie słabość i małymi kroczkami, nie na siłę, tę słabość pokonać. A przed nami jeszcze długa droga, aż tam na sam szczyt góry Winnikunka. A tak, tak, pokaż, że tam jest ta góra. A ja idę dalej. Super. Musimy stanąć czasem, dlatego że to jest woreczek, który skrywa życie. Pokażemy, co jest w środku w tym woreczku. W środku woreczku są liście koki. I proszę bardzo. Proszę bardzo. I wszyscy dyszą, powinni dyszeć, bo jesteśmy, pokaż, że jesteśmy tuż pod szczytem. Ale liście nie patrzą. I zrobiliśmy przerwę, ale zrobimy. Teraz wam pokażę, co się robi z liśćmi koki. Mam trzy liście i te trzy liście składa się, to dla Pacia mamy, te trzy liście składa się w taki sposób i teraz dziękujemy Pacia mamie, dziękujemy świętym górom, dziękujemy sobie, że mamy siłę i prosimy o więcej. I teraz te trzy listeczki zwijam polonik i wkładam między zęby policzek. I tak będziemy mieć dalej. Vamos. Mogę potem te twoje spróbować? Liście? Na nie jest jakaś ręka. Ale z buzi? No tak. Z buzi. Kurwa, to nie jest. To nie są. Nie, nie. Trzeba wody pić. Tak jest. Gracias, amigo. Witam, to jesteśmy na szczycie. Bardzo wieje zimny wiatr, może rękawiczki. Chciałam tylko powiedzieć, że wejście na szczyt nie jest tam, żeby coś zdobyć. Dlatego, że nigdy nie wiadomo, co zobaczymy, będąc na szczycie. Jak i z takiej życiowej góry, kiedy wspinamy się dookoła, mamy jakiś cel i idziemy.
Spójrz tutaj. Spójrz tutaj.